Siemano, witam w kolejnym odcinku Daily Basis Sky wersji RAW, czyli wiadomo, nie będę gadał, bo jest za gorąco. Słońce tak nawala po oczach i po gębie, że człowiekowi się aż słabo robi. Rano dostaliśmy ostrzeżenie, alert RCB, że teoretycznie ma być dzisiaj burza. I cholera, fajnie by było, gdyby się to sprawdziło, bo w momencie nagrywania, a w momencie nagrywania jest 15:34, no, nie zapowiada się na żadną burzę. Na mapach burzowych również nic nie widać, a ja się po prostu gotuję. Wpadłem na bardzo, ale to bardzo głupi pomysł, żeby ogarnąć sobie do szafki takie wiszące półki. Bo w szafce jest bardzo dużo miejsca i można by było sobie takie półeczki powiesić i tam na przykład pochować ciuchy. I widziałem w internecie, że takie coś jest w Pepco. Może źle widziałem w internecie, bo jak poszedłem do Pepco, to nic takiego nie znalazłem. Trik powiedziała, że to zawsze tak jest, jak czegoś potrzebujemy, to oni po prostu to chowają. I coś w tym jest, bo za każdym razem, kiedy czegoś nie potrzebuję, to po prostu widzę to w Pepco, a jak coś potrzebuję, to nigdy tego nie ma. Więc zleciałem inne sklepy, które były w okolicy, Action, Kick, nawet do Lidla zajrzałem, chociaż tam raczej takich rzeczy nie uświadczysz. No i oczywiście nic nie ma, więc jedyne, co kupiłem, żeby nie być smutnym, to papier do drukarki. Bo w gruncie rzeczy skończył się, a co najmniej na jutro trzeba będzie wydrukować bilety, bo idziemy w końcu na wystawę Van Gogh interaktywnie. Czyli interaktywna wystawa twórczości Van Gogha. Jest teraz w Łodzi, wcześniej była we Wrocławiu, więc jeżeli ktoś jest z Łodzi i ma czas, to zostało tylko kilka dni, bo jeżeli dobrze pamiętam, wystawa stąd znika 9 albo 10, więc potem nie wiem, czy znika na stałe, czy przenosi się do innego miasta, ale już w Łodzi jej nie będziecie mogli zobaczyć. Bilety najtańsze nie są, bo są po 80 zł za sztukę, ale z tego co wiem, bardzo warto ową wystawę zobaczyć. Dobra, jeszcze z autopromocji. Jeżeli ktoś nie widział dzisiejszego odcinka Summer Pockets, to niech sobie zobaczy, bo zakończyliśmy historię Shirochy w taki trochę zaskakujący sposób i jeżeli nie zdecyduje inaczej, to zakończyliśmy również całą przygodę z Summer Pockets. No ale to już sobie w odcinku zobaczycie dokładnie, o co chodzi. No i oczywiście zobaczcie sobie Sonohane, bo dzisiaj również zakończyliśmy historię Mii i Risy, która była bardzo fajna i oficjalnie jest to najfajniejsza z par, jaka jest w tej serii. Przebiła Runę i Takako i teraz moja kochana nauczycielka i jej uczennica są na drugim miejscu, a dwie panie, czyli Geniusz i w sumie Ruda, są na miejscu pierwszym. Więc spoko. Jutro paradoksalnie zaczynamy historię Runy i Takako, ponieważ w Maidens of Michelle, czekajcie, mam za mało rąk, musiałem sobie zmienić. W Maidens of Michelle jest historia wszystkich par, które były do tej pory, więc postanowiłem iść sobie w kolejności moich upodobań. Więc będzie teraz Runa i Takako, potem Eris i Shizuku, potem Sara i Kaede, potem Mai i Reo, na końcu Yuna i Nanami, którą, jak wiecie albo nie wiecie, lubię najmniej. Chyba że ktoś poprosi o inną kolejność, w co szczerze wątpię, ale to wtedy będziemy się martwić. Ja pierdykam, jest tak gorąco, po prostu piję sobie candy can. Macie to w odbiciu lustrzanym, ale uwierzcie mi, to jest candy can jabłkowe. Muszę sobie znowu zmienić rękę, ale tym razem nie będę kombinował, po prostu postawię tą puszkę i idę, wracam do siebie, gdzie jest odrobinę chłodniej, a przynajmniej mam taką nadzieję. W każdym razie mam lód w zamrażarce, więc nie będzie tak źle. I mam nadzieję, że jednak będzie ta burza, bo trochę się ochłodzi. Dobra,
To tyle ode mnie w tą gorącą środę. Do następnego. Fak, po prostu leje się ze mnie, jak bym po prostu spod prysznica wyszedł. Dobra, na razie.